Tu jest gwiazdka. Poszukaj swojego portretu i zaznacz swoje szóste zwycięstwo, swój szósty tryumf w międzynarodowym turnieju Rosenhoff Darek Cup. No pokaż się, czy to ty jesteś. Pokaż, że musisz sprawdzić. Okej, dobra. Kontrola dowodów, no trzeba sprawdzić paszport. No właśnie, czy to w ogóle to jest ten Andrzej, czy to, bo to wiesz. Pas kontrolę. Tylko prosto, Andrzej, bo będę tutaj monitorował później. Gratulacje dla Andrzeja. I bardzo proszę Michała o otworzenie szampana i ewentualnie też będzie chciał, nie wiem, język zamoczyć czy coś, a chętnie łyka się napije. No Michał otwiera. No Michał, kogo tak bardzo chwaliłem? Gdzie jest Michał? Ziomek. O dawaj, come on, otwieraj. Tylko tak otwórz, żeby nie prysło, dobrze? Umiesz otwierać? No to dawaj. Ma prysnąć czy nie? Chodźcie, kto jest zwolennikiem przynajmniej zamoczenia ust czy coś, to sobie stukniemy się. Chodźcie z tymi pucharami, wszystkie trochę je pobrudzimy. Tylko pamiętaj, przytrzymaj, dobrze? Proszę cię. Wiesz to, tak? Żeby nie prysło, wiesz, bo inaczej. Postaram się. Chodźcie z tymi pucharami, proszę. Ja. Trzymaj, pomalutku wariacie, pomalutku. Pomalutku. Pomalutku kręć. Nie, musisz kręcić pomalutku. Barmanem byłem. Proszę. Barmanem byłeś, no kurde, a ja się martwię o wykładzinę. Nie, to jest ten majster, to on nie wybucha. Chodźcie, ja chętnie się napiję łyka po tych 14 godzinach. 15 godzinach tutaj. Filmowania, grania, pilnowania was. Chodźcie, proszę. No nie, no przecież muszę to zrobić. Okej, no to co? Kto tam ma? Kto ma? Na zdrowie. Adam? Nie. To ja muszę się napić, koniecznie. Nie ma to jak słodki, dobry szampan pyszny. Słuchajcie, wracajcie szczęśliwie do domu. Zapraszam was, za 2 tygodnie macie wizytówki, macie te inne rzeczy. Zapraszam do Andrzeja też? Pawłowskiego? Pozostańcie w zdrowiu. Pamięta, spoko, bo wychodzimy tym wejściem. Weźcie. Dzięki, Daku. Ja dzięki. Andrzej. To jest Andrzej. Chodź, pokaż. To jest czempion, czy to jest? Wice to jest dla Pawłowskiego. To ja to zabieram jemu. No to dam. Dobrze, panie Darku. Okej. Wszystkiego dobrego. Szacunek jeszcze raz. Miło było cię poznać. Darku, dziękuję serdecznie. Darek, zwycięstwo w Grand Bonus, szacun. Może kiedyś będzie troszeczkę do góry. No dobrze, no kurczę. Oni są wszyscy za dobrzy. Oni wszyscy są za dobrzy. Łukasz, miejmy nadzieję, że zapomnisz, co? Ja już zapomniałem. Zapomniałeś? No, tak jest, Oskar, tenis. Słuchaj, najgorsze jest to, że nie zapomniałem tego po tej piłce. Tak powinno to wyglądać. No tak, to masz rację. Będzie dzwonił w przyszłym roku, słuchaj, pamiętasz ten, co mnie tak skrobnął w tym półfinale? Ja. Będzie w tym roku? Ślizgnął mnie? No. Ja tu na was wszystkich czekam. Zmęczona? Zmęczona. No, mogę powiedzieć, że nie. Nie, zmęczona. Też jestem. Ja powiem ci, że nie jestem zmęczona. Jak jestem w domu, dopiero po 10 minutach spada cała adrenalina i normalnie padam. Padam na dlatego, że po prostu dawno nie byłam w domu. O. To teraz jestem zmęczona. Ale było pięknie. Było pięknie. Fajnie, dzięki. Tak jak czujesz, nie? No, tu jest fajnie z jabłkami, to mi się podoba. Zareklamuj Darka. Posmieraj go, panoś. Aneta Pyta reklamuje Darka Guziołka. No, lecimy. Czekaj. Michał Adam. Super, wracajcie zdrowo. Zapraszam was. Alaś, szacun. Ja cię uczyłem otwierać szampana, a ty mówisz, że barman. No to, żeś mi zajechał teraz, słuchaj. Dzięki bardzo. Kurde, Jakub?
Jakub. A, widzisz, ja też się... Zawsze chcę mieć ten szacunek do człowieka i gdzieś tam chcę pamiętać imię i nazwisko. No, Jakub Krzywy. No i tak. A co, ja, aha, mieliśmy się rozliczyć, tak? No dobra, poczekaj. No to tam jeszcze zbliżenie. I kończymy to.